Puls Kościoła, Tomasz Ciecierski, zapraszam. Dziś spotkanie z księdzem Arnoldem Drexlerem. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Czy miłosierdzie to ma być znak rozpoznawczy Kościoła, szczególny w ciągu najbliższego roku kościelnego, czyli, o ile pamiętam, 8 grudnia? Tak. Od 8 grudnia rozpoczynamy w Kościele jubileusz miłosierdzia. To jest inicjatywa duszpasterska papieża obecnego, Franciszka. Wybrał ten dzień dlatego, że nasze zbawienie rozpoczyna się od Maryi. Ona powiedziała tak Bogu i całe dzieło zbawienia, przez które Chrystus przyszedł na ziemię, zbliżył się do człowieka, uniżył się i potem to wszystko się zaczęło. I to też zresztą jest powód tego, że ten rok kościelny jest trochę w innym miejscu niż ten cywilny, zwykły, tak? Tak. Ten rok kończy się potem, do tego chciałem doprowadzić, kończy się właśnie tym triumfem Chrystusa jako Króla Wszechświata. Czyli rozpoczyna się od Maryi, a kończy się na jej Synu, który doprowadził dzieło zbawienia do końca. A treścią tego dzieła, powiada papież Franciszek, jest przede wszystkim miłosierdzie. No i tutaj, żeby to nie było tylko takie puste słowo, żeby to nie była tylko teoria, żeby to nie był tylko taki teologiczny lot balonem. Zbiór pobożnych życzeń. Tak. No to właśnie papież z wieloma inicjatywami wystąpił i do nich nas zachęca. Czyli na przykład imigranci? Czy przesadziłem teraz? Oczywiście tam bezpośrednio o imigrantach, uchodźcach nie ma mowy, ale jest mowa o uczynkach miłosierdzia. A między nimi w tej kategorii uczynków względem ciała jest też podróżnych przyjąć. Choć w Polsce pewnie nie będzie ich za dużo. Tak, jak wiemy, na razie omijają nas szerokim łukiem, dlatego że powodów jest wiele. Chyba głównie ekonomiczny, choć Caritas, jak się zdaje, już w czerwcu czy lipcu był chętny, gotowy, z gotowymi ośrodkami. Tutaj muszę powiedzieć, muszę pochwalić swojego biskupa, że o 3 miesiące co najmniej wyprzedził biskupa Rzymu, właśnie występując z tą inicjatywą, że diecezja opolska, a przynajmniej tutaj kościół w naszym rejonie, jest gotów przyjąć uchodźców. Co oczywiście nie natrafiło niestety na zrozumienie, zwłaszcza w świecie polityki. Ale Kościół i polityka najlepiej się mają, gdy są osobno. Jak w praktyce taka pomoc mogłaby wyglądać? Znaleźliśmy 3 takie refugia, takie miejsca ucieczki dla tych, którzy by nawet pojawili się dzisiaj wieczorem jeszcze. Mianowicie mamy przygotowane na ulicy Piastowskiej 72 w Prudniku u sióstr kwaterę. Ta już jest najbardziej gotowa. Natomiast przygotowujemy 2 budynki, które są tutaj własnością też kościoła. Jedno to jest obiekt w Długomiłowicach. Tam możemy przyjąć najwięcej, bo myślę, w zależności od tego, my nie wiemy, co to będą za rodziny, czy to będą matki z dziećmi, ojcowie z dziećmi, albo pełne rodziny, jak liczne. Tam moglibyśmy 4 rodziny przyjąć. Natomiast mamy także... Ale tu mówimy o takiej tymczasowej pomocy, czy też o sytuacji, w której nagle, tak jak na chorwackiej granicy, nagle pojawia się dziki tłum i coś z nimi trzeba zrobić? Nie, ci, którzy powiedzmy przychodzą tłumnie i przychodzą z zewnątrz, to oni są w tej chwili, myślę, przepraszam za wyrażenie, ale problemem państwa. Dlatego, że generalnie państwo, jeżeli by oni przekroczyli naszą granicę, państwo to musi zaakceptować i musi wyrazić zgodę. I tu musimy pamiętać, że to nie Kościół zaprasza tych ludzi. My tylko i wyłącznie działamy w totalnej zgodzie ze służbami państwowymi. Jeżeli państwo powie, mogą przyjść, to oni najpierw przychodzą do ośrodków państwowych. Tam myślę, że niestety, ale zostaną chyba wypłukani z tych funduszy, które Unia Europejska daje. A potem, kiedy już minie ten czas, myślę, najkrótszy, to jest 6 miesięcy, wtedy państwo może zwrócić się do partnerów społecznych, między innymi organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, kościołów. Pomóżcie nam znaleźć dla nich takie refugia, czyli miejsca, gdzie oni docelowo mogą
prowadzić nowy żywot. Jak ksiądz ocenia przygotowanie Polski, Kościoła w Polsce do tego typu pomocy? Tutaj na przykład w sukurs też przychodzi znowu rada mądrego papieża Benedykta, który pisze caritas tak, czyli miłość tak, pomoc uchodźcom tak, ale in veritate, czyli w prawdzie, czyli w logice. To musi być mądra pomoc. To nie może być nic z paternalizmu. To znaczy, że my przyjmujemy tych uchodźców i zaczynamy ich wyręczać. Zaczynamy ich traktować lepiej, aniżeli naszych biednych. To od razu rodzi agresję. Jeżeli zaczniemy właśnie w ten sposób, tak nadopiekuńczo, paternalistycznie, tylko żeby jak najmniej problemów oni mieli, ich wyręczać, traktować na zupełnie innych warunkach, to ściągniemy, chcąc nie chcąc, gniew otoczenia na nich. A my musimy właśnie popatrzeć na nich jako na ludzi zdrowych, na ogół zdrowych. Mają ręce, mają nogi, mają swoje zawody, swoje talenty. I tak, pierwszy raz zapełnię lodówkę, napełnię szafę ubraniami, ale przepraszam, dzieci pójdą do szkoły, pan pójdzie do pracy, podejmiecie naukę języka i to będzie taka aktywna integracja, która absolutnie, myślę, ludziom, którzy nie są, powiedzmy, jakoś tutaj ideowo uprzedzeni, to nie powinno to robić żadnego problemu. Myśli ksiądz, że na dłuższą metę dla Europy to będzie problem? Tutaj jeszcze jest jeden aspekt, którego nie możemy, jako my, jako Kościół przynajmniej, nie dostrzegać. Mianowicie przychodzą wyznawcy innej religii. I tutaj... Takiej zdecydowanej, powiedziałbym. Musimy być przygotowani do dialogu. Też znowu pięknie o tym pisze już Jan Paweł II, ale potem jeszcze bardziej Benedykt, że dialog między kulturami, między religiami jest życiową koniecznością. Ale nie obawia się ksiądz, że trochę nas teraz tutaj telewidzowie oglądają, mrugają do siebie okiem, mówiąc, no co ci faceci tam opowiadają, przecież tak naprawdę nikt nie chce z Europą specjalnie dialogować. To teraz jest tutaj już taka pozycja trochę siły tak naprawdę. No. Wręcz dialog może czasem wygląda w ten sposób, że przedstawiciele tej religii opowiadają o tym, co zrobią, jak przyjdą do Rzymu. No i to nie są jakieś miłe obrazki. Oczywiście, no. To, co Benedykt powiedział w Ratyzbonie w 2006 roku i potem wzbudziło to taki opór, a więc nawet, powiedzmy, kościoły zapłonęły, ktoś tam zginął w habicie, to było nic w porównaniu do tego, co on powiedział w 1996 roku dziennikarzowi niemieckiemu w wywiadzie Sól Ziemi. On tam powiedział, że muzułmanie już dawno uznają chrześcijaństwo w Europie za martwe. Europa nie ma religii. Jak nie ma religii, nie ma przekonań. Nie wie, co jest dobre, co jest złe. Ta obyczajowość, moralność jest kulawa. To jest tylko kwestia konsensusu. Dzisiaj głosujemy, postępujemy tak. Jutro przychodzą inni, głosujemy, postępujemy zupełnie na odwrót. Ale to wybraliśmy, tak głosujemy. I to jest martwa dla nich. Muzułmanie powiadają, my mamy religię. Wiara, moralność. Naród, kultura. To jest u nas całość. My mamy zasady, my przyjdziemy do Europy, my powiemy Europie, jak ona ma postępować, jak ma się zachować. I oni tak będą postępowali. Dialog jest nieunikniony. I Benedykt stawia ryzykowną tezę, że my nie możemy dyskutować o credo chrześcijańskim, bo to są niepodważalne dla nas dogmaty i prawdy. Natomiast możemy podyskutować o tych rzeczach, które z wiary wynikają, o moralności, o kulturze. I tutaj wbrew pozorom jest bardzo wiele tematów do dyskusji. Sugeruje ksiądz, że jest wiele wspólnych tematów, w których zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie są w zdecydowanej opozycji do tego, co dzieje się w tym głównym świecie reklamy, polityki. O tym ksiądz mówi? No oczywiście, że my możemy w tym dialogu, na przykład na temat wartości, godności ludzkiego życia, kiedy ono się zaczyna, kiedy ono się kończy, czy możemy pomagać w zaczynaniu, czy możemy je przerywać, kiedy chcemy, podając na przykład kubek trucizny. Wiele innych rzeczy, powiedzmy cały system kar, czy wolno karać człowieka za to, że on dochodzi do innych przekonań, zmienia religię. Papież jest przekonany, że jest wiele wartości, gdzie to nie religia jest ważną rzeczą, tylko człowieczeństwo i ludzka natura. Tam mamy wiele wspólnego, o tym możemy podyskutować. I papież jest dalej też zdania, że w tym dyskursie, który jest, no, koniecznością życiową,
Europa może dojść do przekonania, że popełniła wielki błąd, wyrzekając się chrześcijaństwa, nawet niszcząc to chrześcijaństwo, każąc w jakiś sposób ludzi, którzy przyznają się, że są chrześcijanami, są dumni z tego, zostali pozbawieni. Nie ma ksiądz wrażenia, że we współczesnej Europie łatwiej jest być muzułmaninem, bo właściwie wszyscy trochę obawiają się tego, żeby tutaj nie urazić, a z drugiej strony chrześcijaństwo jest traktowane bardzo po masoszemu. Myślę, że wielu nawet naszych polityków, kiedy zobaczy islam, to zobaczy, jak można żyć pięknie, po ludzku, mając za plecami chrześcijaństwo. Taki konfrontacyjny atak na religię przez wiele środowisk politycznych w islamie jest w ogóle niemożliwy. No tak, a w chrześcijaństwie on jest możliwy. Zobaczmy, co spowodowało, powiedzmy, tą krytykę albo na przykład te karykatury, prawda, Mahometa we Francji, gdzie indziej. W naszej tutaj cywilizacji chrześcijańskiej każdy może krytykować papieża, malować jego karykatury. Tutaj nikt nikomu nie grozi śmiercią. Więc wydaje mi się, że w tej konfrontacji cywilizacji muzułmańskiej i chrześcijańskiej może Europa otworzyć sobie oczy i powiedzieć, zrobiliśmy błąd, nie dopuszczając chrześcijaństwa, czy wykluczając religię chrześcijańską, Kościół z debaty publicznej. Nie obawia się ksiądz, że to otwarcie oczu może być zbyt późne? Ono chyba już jest spóźnione, dlatego że religia chrześcijańska w Europie staje się mniejszością. To zaczynają być już tylko takie wyspy, oazy. To jest to, co znowu też Ratzinger mówił, że Kościół katolicki, chrześcijaństwo będzie religią mniejszości, ale będzie też taką nową siłą. To będą nowe wyspy przekonanych, którzy będą mieli małą liczbę, ale wielkie oddziaływanie. Do tego mi się wydaje, do tego dojdziemy. Ciekawy jestem, czy tak będzie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję uprzejmie. A Państwa zapraszam za tydzień na następny Puls Kościoła. Do zobaczenia.